poznaniu.pl. Poznań w minutę. Zarząd Dróg Miejskich zapowiada, że do końca stycznia przyszłego roku 24 przejścia dla pieszych zostaną doświetlone. Dzięki temu uczniowie będą mogli bezpieczniej dostać się do szkoły, a później wrócić do domu. Inwestycja ma kosztować ponad 1 000 000 zł. 31 sierpnia ruszy drugi etap prac na dworcu autobusowym Rataje. W tym czasie autobusy linii numer 154, 431, 432 i 435 nie będą odjeżdżać z dworca, tylko z przystanku przy ulicy Jana Pawła II. Natomiast autobusy linii numer 152 i 184 będą zabierać pasażerów z peronu 6. W poniedziałek 4 września sytuacja powinna wrócić do normy. Już w najbliższą niedzielę 3 września od godziny 10 finaliści 4 edycji powalczą o tytuł Poznańskiego Taksówkarza Roku. Będą zmagać na torze, prezentując swoje umiejętności z zakresu bezpiecznej jazdy. Piłkarki Lecha Poznań po świetnych sezonach i serii zwycięstw awansowały do Orlen pierwszej ligi. Pierwszy meczu sezonu przegrały, drugi jednak mecz wygrały Walkowelem, ponieważ drużyna z Włodzisławia Śląskiego nie dojechała na mecz.